Dzisiaj porozmawiamy sobie o Linkedin, porozmawiamy sobie o błędach jakie popełniasz próbując tam znaleźć pracę, zagadać do rekruterów i w ogóle wykorzystać tą platformę. Jeżeli chodzi o Linkedin to nie jest to oczywiście tak popularne jak wysyłanie CV. I nie powinno być tak popularne jak wysyłanie CV, jednak tam szanse są trochę mniejsze, ale myślę, że ignorowanie tej platformy jest błędem, bo to pomaga zdobyć zarówno kontakty, jak i poszerzyć pulę tego, co jest dostępne na rynku. Nie jest to takie działanie wprost, właśnie jak wysyłanie cefałek. Ale naprawdę warto się tym moim zdaniem zainteresować, chociaż trzeba to robić z głową. I właśnie o tym, jak to robić z głową, będzie ten odcinek, czy też o tym, jakich błędów po prostu nie popełniać. Błąd numer jeden, który często widzę, to jest niedbale opisany profil. Mam tutaj na myśli to, że zaczynasz się udzielać na LinkedInie, ale jakby nie wykonałeś podstawowej rzeczy, to znaczy nie zadbałeś o to, jak Ty na tym LinkedInie wyglądasz. I to są proste rzeczy, bo chodzi o w miarę dobrze wyglądające zdjęcie. Można telefonem sobie dzisiaj zrobić, tak? Jakby nie mamy problemów z tym, żeby sobie e, robić e, zdjęcia e, telefonem, tam 10 zdjęć w trakcie jednego dnia na wakacjach z 10 różnymi minami. A jak mamy sobie zrobić dobre zdjęcie, gdzie wyglądamy bardziej profesjonalne, to się jakoś krygujemy. Ja tego w ogóle nie rozumiem. Więc robimy sobie zdjęcie, dodajemy tam i opisujemy te wszystkie sekcje, które tam są wymienione. Nawet jeżeli nie potrafimy tego na początku zrobić bardzo dobrze, to przynajmniej próbujemy to zrobić dobrze. Możemy się posłużyć sztuczną inteligencją, żeby nam troszkę pomogła sformatować niektóre rzeczy, ale żeby one były wypełnione, bo inaczej, no to nawet jeżeli coś publikujemy, to mi się ciężko zainteresować jakiś tam, nie wiem, Stefanem O., który w ogóle, albo w ogóle Stefanem, albo jeszcze jakoś bardziej żartobliwie nazwaną personą, która nie ma zdjęcia jak się na nią wejdzie, to tam w ogóle nie wiadomo, co on, czym on jest, nie? Bo na przykład sobie wpisał, nie wiem, że jest CEO w własnej firmie, bo się krępuje na ten moment podawać swoje doświadczenie. Jeżeli się krępujesz na ten moment podawać swoje doświadczenie, to z dziękuję na musisz zrezygnować, bo to nie ma sensu trochę. Jakby to... To, to ci nic nie da, nie? To jakby albo w to wchodzisz, albo w to nie wchodzisz. Jeżeli w to wchodzisz, to opisz rzeczywiście co wcześniej robiłeś, czyli stwórz ten profil tak, żeby wyglądał dobrze. Wybacz, że przerywam. Chciałem tylko przypomnieć, że najlepsze kursy związane z analizą danych i mnóstwo materiałów znajdziesz na mojej stronie kajodata.com OK, wracamy do tematu. Błąd numer dwa. To są tylko posty, a brak komentarzy. Czyli... My próbujemy za wszelką cenę mówić: Ja, 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 ja. I jeżeli jesteśmy kimś bardzo znanym, nie wiem, jesteśmy Janiną Bąk, tak? Tam ze statystyki. No to wiadomo, że jak tam Janina Bąk stworzy post, no to tam 100 osób skomentuje i, i, i super. No tylko jakby ona ma ten dorobek, który za nią stoi, że rzeczywiście nie musi się uciekać do komentowania pod postami innych ludzi, chociaż i tak to robi. To jest jakby spoko, nie? żeby że tak doceniać też, też pracę innych ludzi. Nie chodzi mi tylko o Janinę, żebym się nie czepiał, tylko o, o w ogóle osobę, która ma jakiś dorobek. Natomiast jeżeli ty masz na LinkedInie tam 5 czy 10 znajomych osób, bo wczoraj sobie zrobiłeś profil, no to same posty to jest za mało do aktywności, a już w ogóle od, odkładam na bok tutaj taki błąd, że ktoś tylko stworzył profil. Już później nie wszedł, nie i czekać tam, ktoś może do niego napisze. No nie, no trzeba jednak z tego profilu korzystać, tak jak powiedziałem na samym początku. Albo w to wchodzimy, albo w to nie wchodzimy. Wydaje mi się, że warto w to wejść, tylko trzeba to zrobić z głową. Czyli znowu nie tylko piszemy posty, ale także komentujemy pod postami innych ludzi i w ogóle próbujemy jakoś tam zagadywać do innych, po to, żeby przyzwyczaić algorytm, jakkolwiek dziwnie to brzmi, do tego, żeby gdzieś na ta nasza persona się przewijała w feedzie innych ludzi. Oczywiście na początku to będzie bardzo powolne i będzie tych reakcji bardzo mało, ale będzie łatwiej ci, jeżeli będziesz właśnie się udzielał. I co więcej, wydaje mi się, że często jest tam się łatwiej udzielić komentarzem niż jakimś opisem. Jeżeli nie wiesz, jaki komentarz pod jakimś postem, to wystarczy, że kogoś pochwalisz. O komplement zawsze jest łatwo. Komplement jest zazwyczaj bezpieczną rzeczą, także, jeżeli nie wiesz, co napisać, napisz komplement, że ktoś mi coś fajnie opisał, że fajna analiza, że fajny pomysł, tak cokolwiek. I to od razu dwie rzeczy, wypieczenie dwie przy jednym ogniu, jest szansa, że się z tą osobą zakolegujecie na LinkedInie, bo każdy komplementy lubi. dwa, masz jakąś interakcję z tym systemem, Tak także pomalutku ten twój profil staje się coraz bardziej aktywny. Błąd numer trzy. Nie zapraszanie ludzi do kontaktu. To, że ty masz pięciu znajomych, a ktoś ma pięć tysięcy znajomych, to nie znaczy, że jakby nie możesz tej osoby zaprosić. Wystarczy napisać dwa, trzy słowa, że tam się... Że, że, że fajnie, fajnie, że tutaj mi się podoba co robisz. A jeszcze jak w ogóle wskażesz przykład jakiś post, który się podobał ci ostatnio tej osoby, który wcześniej skomentowałeś i że czy mógłbyś dołączyć do szatki znajomych. To 9 na 10 osób, w tym ja, się zgodzi, i w ten sposób budujemy sobie siatkę relacji. W ten sposób, na przykład, można sobie wyszukiwać rekruterów czy osoby z HR-u i tam gdzieś pomału budować sobie tę siatkę relacji, która może nam się przydać, jeżeli będziemy szukali pracy. Także warto jest rzeczywiście zagadywać to ludzi i warto jest myśleć o tym nie, ponownie, nie w kontekście ja, ja, ja. Ale w kontekście tego, żeby powiększać swoją siatkę relacji, no bo to powoduje szczególnie dla osób, które są na początku, że gdzieś wyjdziemy z tej nieprzyjemnej strefy, że tam wrzuciliśmy post, na którym się zmużdżaliśmy strasznie, i tam polubiła to jedna osoba, nie? Tyle I, i to jakby tyle. I mamy takie, o LinkedIn nie działa, nie? Albo tam mam shadow ban'a czy coś w tym rodzaju. No nie masz shadowbana po prostu, nie pracowałeś na tym portalu za bardzo. Hej, sorry, że wbijam się w temat, ale chciałem tylko przypomnieć, że na mojej stronie kiodata.com znajdziesz dostęp do społeczności i platformy dla analityków danych, gdzie jest mnóstwo świetnych materiałów i pełne wersje kursów z Excela, SQLa, Pythona i Tableau, a także webinary z Power BI, więc gorąco zachęcam, kiodata.com. Okej, okay, wracamy do tematu. Punkt numer 4. Puste scrollowanie. Niektórzy mają, i tu trochę mówię do siebie, czy do siebie z przeszłości, dzisiaj już chyba tak nie jest, Taki, takie podejście, że dobra, to będę korzystał z platformy i tam coś bym chciał zrobić, ale w sumie nie wiem, co bym chciał zrobić, ja, nie mam planu, nie? Czyli ja jeszcze nie wiem, co chcę zrobić, ale już wchodzę na tego Linkedina i tam scrolluję i scrolluję, 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 mija pół godziny, 45 minut, zmęczyłem się, mam takie poczucie, że no, byłem na tym Linkedinie, ale nic nie zrobiłem. Czyli jakby z perspektywy tego systemu tam nic nie się od siebie. Więc po co promować Twój profil, nie? Ty jesteś tylko pasywnym użytkownikiem, a jednak poświęciłeś 30-45 minut. Więc tutaj rada jest taka, że zanim wejdziesz na LinkedIn, to sobie wypisujesz jakieś trzy mikrozadanka, tak? Wysłać jedno zaproszenie, skomentować dwa posty i na przykład poprawić coś na swoim profilu. Tam certyfikaty czy coś, nie? I jakby. Po to wchodzić, czyli wchodzić po to, żeby coś zrobić, a nie żeby tam pobyć. To jest w ogóle bardzo zły pomysł, żeby tam po prostu być. Jak zresztą na wszystkich mediach społecznościowych, no bo one wezmą to, co chcą od nas. One wezmą tą uwagę, bo im na tym zależy. Więc spróbujmy też wziąć z tego coś dla siebie, po to, żeby właśnie podnieść widoczność naszego profilu. Więc nie scrollujmy bez sensu. Punkt numer pięć to jest tworzenie posta życia. To często widzę u osób, które weszły, już wykonały te wcześniejsze kroki, już są takie OK, już wszystko tam nawet zagadują, do kogoś tam, ale jeszcze się krępują z tymi postami i później mi piszą, że no to strasznie dużo trwa, bo ja tam tworzyłem posta przez cztery godziny. Ja sobie myślę, Boże, drogi, cztery godziny tworzył jednego posta. Jakby. Pomyśl o tym w ten sposób. Czy jak masz coś komuś ciekawego do powiedzenia, nie wiem, w pracy coś komuś mówisz, tam znajomemu coś komuś mówisz, to czy ty przez 4 godziny składasz tą wypowiedź? No nie. E, I tak samo powinno być tutaj. To znaczy, e, to powinno być. Trzymać tam zasad gramatyki języka polskiego, czy tam angielskiego, w zależności w którym publikujesz, ale nie powinno być tak, że to Ci zajmuje aż tyle czasu, dlatego że ważniejsza jest regularność. I ważniejsze jest to, żeby na początku nawet te posty nie były takie super, super, super piękne, ten copywriter ci pisał, ale żeby były w miarę regularne. Jesz jeszcze jedna rzecz, co jest ważna, ale o tym później. I dlatego poświęcanie, takie przekonanie, że ja stworzę post życia i to coś zmieni, szczególnie jeżeli ma się bardzo małą siatkę, jest błędem. To niczego nie zmieni. Jesteś za mało widoczny, żeby ten post się w ogóle komukolwiek wyświetlił. Więc najpierw musisz zadbać o regularność, o to, żeby mieć tam iluś znajomych, żeby wejść w ogóle powyżej, inaczej, poniżej tam 500 osób w kontaktach to w ogóle, w ogóle te posty to powinny być takie, że tam e, dzisiaj przeczytałem o tym, wydało mi się to ciekawe, albo lubię robić to i to, e, albo nie wiem, tam analizowałem takie czy takie dane, wyszło mi, że to. I jakby nie zmurzać się nad tym, naprawdę, nie, nie tworzyć z tego jakiejś niesamowitej e, historii, bo na tym etapie ta regularność jest po prostu e, ważniejsza. Punkt numer sześć, wspomnę o tym tak delikatnie, to jest pewna niedbałość w publikacjach, czyli na przykład wrzucanie linków bez sensu, chociaż wiemy, że każda taka platforma będzie ograniczała zasięg postów, w którym są linki, które powodują, że wychodzimy z platformy. Na to sobie mogą pozwolić osoby, które mają bardzo dużą rozpoznawalność, mają bardzo duże zasięgi, bo nawet jak im zasięgi się zmniejszą, to to wciąż będzie relatywnie duży zasięg, tak? A jak ty, mając tam 20 osób, wrzucasz link, i to znowu jest takie bez sensu, nie? Bo jakby nie myślisz o tym, no to podcinasz sobie skrzydła, tak? Bo jakby musisz myśleć o tym w ten sposób, że to ma by służyć tobie i ma to służyć tej platformie również, nie? Czyli ma to być takie, że wywoła reakcję, komentarz, ale nie spowoduje, że użytkownik z tego linku na wyjdzie, nie? Bo tam umieściłeś link. Nie, więc y, pewna niedbałość w publikacjach to jest rzeczywiście coś, na co trzeba uważać, albo takie, nie wiem, jakieś literówki, albo napisanie czegoś tak. Ja wiem, że mówiłem wcześniej, żeby nie tworzyć postów życia, ale żeby też jednak nie tworzyć tego w ciągu 30 sekund, co tam ci ślina na język przyniesie, albo nie daj Boże, e, pisać tak bardzo pod wpływem, e, pod wpływem emocji. Punkt y, numer 7. To często widzę. To mnie tak bawi, znaczy to mnie bawi i smuci, bo widzę już osoby, które, no dobra, dobra, to będę publikował na LinkedInie. Słuchaj, na LinkedInie, LinkedIn działa tak jak każda inna platforma. Ten post ma jakiś tam swój cykl życia, nie? I ten cykl życia leci od momentu, kiedy ty opublikowałeś, i jest weryfikowany w ogóle na początku. Czyli ile się tam dzieje przez pierwszą godzinę, dwie. Więc jak ty publikujesz posty o godzinie 23 albo nie wiem, o drugiej, bo tam znalazłeś moment wtedy, dobra, no to już coś wrzucę, żeby było, lepiej tego nie rób. Po pierwsze, możesz sobie to zaschedulować i ustawić, żeby to się ustawiło o konkretnej porze konkretnego dnia. Na LinkedInie możesz to zrobić, za darmo. Po drugie, no tam nikogo nie ma wtedy, w większości, nie, tam jest mało osób. Im więcej osób, tym większy tor, tym większa szansa, że ktoś tam na ciebie spojrzy, ten post do kogoś dotrze. Więc raczej publikujemy w poniedziałku do piątku w godzinach pracy. W sensie w godzinach takich między tą 8 a dziewiętnastą, powiedzmy. Tam idealnie podobno jest między 11 a 13, ale między 8 a, 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 a 19, bo wiem, że niektórzy no, nie mogą tego w pracy zrobić. Ja to też rozumiem. No ale żeby nie publikować jednak o 23 w sobotę, nie? A później się dziwić, no opublikowałem, nikt mi nie polubił, nie? Może dlatego, że masz 20 osób znajomych i opublikowałeś w sobotę o 23, to ci dlatego nikt nie polubił. Więc nie publikować o głupich porach. Punkt numer 8. Żebranie bądź obrażanie. Czyli to najczęściej jest tak, że jeżeli ktoś długo szuka pracy, to widzę też takie posty, które mówią... W ogóle dramat na tym rynku pracy. Ja jestem taki fajny, taki niedoceniony. Życie daje mi w kość. I teraz są dwie wersje. Albo obrażam się na cały świat i tam w ogóle pomstuję na w ogóle na rzeczywistość, albo yy, proszę, proszę, tam dawajcie mi lajki, nie? To drugie jeszcze minimalnie może działać, ale to obie te strategie są źle. I źle jest być desperatem i źle jest być frustratem. Więc um, pamiętaj ponownie, że to korzystanie z platformy ma coś ci dać ma cię pokazać w jakimś dobrym świetle. Jeżeli masz takie poczucie, że jesteś w dołku emocjonalnym i że to w ogóle ci nie wychodzi, i to jest normalne, każdy z nas bywa w dołku emocjonalnym, każdemu z nas może się zdarzyć taka sytuacja, że po prostu nie, nie umie długo znaleźć pracy. Ja wiem, że to jest frustrujące, ale. Wylanie tej frustracji tam ci nic nie da. Nic ci nie da, nie? Jakby to, to lepiej wylać tą frustrację, nie wiem, do znajomych, pójść na spacer, cokolwiek. Ale nie uzewnętrzniać się z tym. Nie uzewnętrzniać się z tym miejscu, gdzie ty masz być profesjonalistą, który dostanie pracę. No bo nikomu się w ten sposób nie da, nie? Trochę tak, jakbyś w ten sam sposób prosił o podwyżkę na zasadzie bycia desperatem albo frustratem. No jest bardzo mała szansa, że tam dostaniesz podwyżkę albo awans właśnie w ten sposób się zachowując. Więc to nie, to wycinamy. I wreszcie punkt numer 9. tworzenie z LinkedIn głównej strategii do znalezienia pracy. Moim zdaniem jest błędem. To się rzadko zdarza, ale pomyślałem, że o tym tu jeszcze wspomnę. Są tacy zajawieni ludzie, którzy mówią, dobra, to teraz będę nowoczesny, będę pracownik 2.0 i tam tylko Linkedin w ogóle walić cyfałki, nie to tam będę na Linkedinie publikował pionowe wideo i tam się opisywał z tym. Jednak polski rynek pracy wciąż preferuje te tradycyjne metody pozyskiwania kandydatów. Więc czynienie z LinkedIna głównej strategii jest błędem. Co oznacza, że znowu, jeżeli na przykład jesteśmy w trakcie procesu przebranżowienia, to musimy sobie założyć, że to jest jakiś proces. My musimy poświęcić na to ileś czasu, mamy ileś czasu w tygodniu. I teraz, w trakcie czegoś czasu, my będziemy robili pewne aktywności, tak? Będziemy przeszukiwali oferty, będziemy wysyłali CV na oferty, które znaleźliśmy, będziemy poprawiali CV, będziemy budowali portfolio, będziemy korzystali z LinkedIna. No to to korzystanie z LinkedIna to nie powinno być więcej niż 20-25% tego czasu. 75% tego czasu to powinno być szukanie ofert i wysyłanie CV. Wyeliminowanie LinkedIna w ogóle nie jest to najlepszy pomysł, bo to pomaga. Skupienie się wyłącznie na LinkedInie nie jest to dobry pomysł, bo tam jest tego za mało, szczególnie jeżeli jesteś juniorem albo właśnie się przebranżawiasz. Warto z tego korzystać, ale w dobrej proporcji do zwykłego e, szukania CV. To tyle, daj mi znać, który z punktów z tobą zarezonował, który z punktów swoje dawał, kurczę. No to to muszę rzeczywiście zmienić. Albo co jeszcze widzisz innego na LinkedIn, e, albo w ogóle co myślisz o tej platformie? Czy według ciebie LinkedIn ma sens? Zróbmy sobie taką ankietę w komentarzach, czy LinkedIn ma sens, czy w ogóle walić to i tylko wysyłajmy CV. To tyle w tym odcinku. Do zobaczenia, do następnego, na razie.